czy masz odwagę powiedzieć żoną, i stałem tam, gdzie stało domo. Cześć, witajcie. Dzisiaj fajny temat, fajny, bo się dowiedziałem radosną wiadomość. Rano na stronie z newsami się pojawiła. Przypadek. Zupełny przypadek. Otóż w Tajlandii rząd Tajlandii postanowił wszystkim osobom, które ukończyły 15 rok życia, niezależnie od płci i obywatelstwa, zagwarantować 10 bezpłatnych prezerwatyw tygodniowo. 10 sztuk. W zależności, czy używacie tych paczek pakowanych po 3, czy po 4, czy po większej ilości, po 12 sztuk, no to już wiecie, ile to będzie. 10 sztuk na tydzień bezpłatnie dla każdej osoby, która ukończyła 15 rok życia w Tajlandii, ponieważ rząd stwierdził, iż kwestia regulowania przyrostu naturalnego i rodzenia dzieci jest kwestią, którą decydują ludzie, którzy uprawiają seks, decydują, czy chcą mieć dzieci, czy nie. Bo nie wszyscy uprawiają seks tylko i wyłącznie w celu spłodzenia potomka, niektórzy uprawiają seks w celu rozrywkowym. A Tajlandia znana jest jako miejsce seks turystyki turystów z Europy. Bardzo dużo turystów do Tajlandii przyjeżdża na różnego typu rozrywki, balety, tańce, bary, ale także korzystać z usług pan i panów najstarszego zawodu świata. Fajnie. Wszystko jest zrobione z głową i tam nie ma problemu. Tam nie ma problemu jakichś tam religijnych, tam nie ma kwestii, że tutaj Bóg coś tam mówi, że to nie jest, nie ma problemu z chrześcijaństwem, nie ma problemu z katolikami. Normalność. Bardzo świetna sprawa. Z głową zrobione. Trzeba przyznać, wszystko jak należy. Natomiast jeżeli się rozchodzi, no tego w Europie za bardzo nie ma. W niektórych państwach jest tam ułatwiony dostęp do antykoncepcji, w niektórych jest bardzo mocno ograniczony, ale jest to zrobione z głową. W Wielkiej Brytanii, słuchajcie, prezerwatywy są dostępne bardzo taniuśko w sklepach, w funciaku, czyli w sklepie Poundland, zwany przez Polaków funciakiem. Są dostępne duże paczki po 12 sztuk za 3 funty, więc 12 sztuk za 3 funty to jest jak za darmo. W Niemczech też jest bardzo dużo, są kondomaty na stacjach benzynowych, w klubach, gdzie można kupić gumkę, w klubie idziecie potańczyć, popić, potrzebujecie kupić sobie na szybko jedną gumkę, można kupić ją w automacie. Można ją kupić w normalnym sklepie, w najnormalniejszym, zwykłym sklepie wielobranżowym, takim normalnym markecie możecie sobie kupić gumki, ale możecie je też sobie nabyć w automacie. Sprawa prosta i da się. A temat bezpłatnych prezerwatyw bardzo ważny i popatrzcie, wystarczy, że macie skończone 15 lat, rząd wam daje 10 gumek na tydzień. No słuchajcie, żyć nie umierać i tu już nie chodzi o tą cenę, to tak naprawdę tu się rozchodzi o to, że państwo dba o swoich obywateli w mądry, rozsądny sposób. Jest to zrobione jak należy i wszystko jest okej. Za to ten, co przede mną stoi, jest nie okej, ponieważ na pasie, stoi na prawym pasie przed światłami, gdzie prawy jest do skrętu w prawo i na wprost i on go blokuje zamiast jechać na środkowy. No ale nieważne. Chodzi o to, że pomysł rewelacyjny. No, jak widzicie, państwa w Azji Południowo-Wschodniej potrafią wpaść naprawdę na rozsądne, rewelacyjne pomysły
I jest to ekstra, jest to super, jest to rewelacja. Da się, da się. Oczywiście, że się da. Natomiast no, nie spodziewajcie się tego w Polsce, no bo w Polsce na pewno tego nie dostaniecie. Na pewno rząd wam, przynajmniej obecny rządząca partia wam nie da możliwości samodzielnego decydowania o posiadaniu dziecka. No bo skoro zabronili kobietom aborcji, jeżeli zabronili, jeżeli ograniczają edukację seksualną w szkołach, która powinna być dostępna dla wszystkich w bardzo przejrzysty sposób, gdzie dołączę wam tutaj screeny do artykułu na początku, macie screeny w artykule na początku filmu, jak to wygląda. No jednak da się to zrobić inaczej, da się to zrobić z głową. Okazuje się, że to tylko takie katolickie państwa jak Polska potrafią spierdolić to i zrobić to do dupy, żeby się nie dało. Jednak w innych państwach się da. I z tym was zostawiam. Daję wam to na przemyślenie, że w takim państwie jak Tajlandia jest to możliwe i widać, że oni promują tą turystykę, żeby ludzie do nich przyjeżdżali, żeby chcieli przyjeżdżać i wydawać pieniądze u nich. Pomagają w rozsądnym planowaniu rodziny. A każdy wie, że może swobodnie przyjechać, sobie zostawić trochę pieniążków, hotel, bary, dyskoteki, a rząd zadba, żeby państwo Tajów rozrastało się w równomierny sposób. I to jest rozsądne, to jest fajne. Trzymajcie się, buźka, pa pa. Ty co kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli. Rządzie biskupie, do was to mówię, wstydzi się was dziś kraj. Nie płaczcie siostry, kochanie, tak się, uwierzcie w naszą wygraną walkę. Uwierzcie w to, że już niedługo piękniejszy będzie kraj.